Minęło już 25 lat, od kiedy powołano Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Ten jubileusz świętowali członkowie Okręgowego Zarządu w Tarnobrzegu. Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników został założony w 1992 roku. Skupia on osoby, które po wojnie deportowano do radzieckich kopalń. Szacuje się, że w latach 1949-1959 siłą wcielono do załóg kopalni węgla i uranu około 200 tysięcy osób z całej Polski. My byli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, zostaliśmy skrzywdzeni. Zamiast bronić ojczyzny, jak przystało na żołnierza Wojska Polskiego, musieliśmy pod ziemią wydobywać węgiel, dlatego że władza ludowa nam nie wierzyła. Pośród tych 200 tysięcy żołnierzy zginęło ponad 1000. Wiele tysięcy zostało rannych i kalekami do końca życia. Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Okręgowy Zarząd w Tarnobrzegu, zrzesza około 200 członków, z czego połowę stanowią żony zmarłych górników. Najmłodszy członek związku ma 81 lat, najstarszy 90. Byli oni świadkami i uczestnikami historii, która w ich pamięci wciąż żyje. Zostałem normalnie powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Przemieśli nas wtedy do Stalinogrodu, bo Katowice się tak to nazywały. Normalne, umundurowali, przysięga po to, żeby na rozkaz wykonywać to, co oni każą. No i pracowałem na kopalni Wujek w Stalinogrodzie wtedy 800 metrów pod ziemią przy wydobaniu węgla. Służba trwała 26 miesięcy. Spotkanie z okazji 25. rocznicy powołania związku odbyło się w sali parafialnej w kościele pod wezwaniem świętej Barbary w Tarnobrzegu. Po okolicznościowym wystąpieniu prezesa zarządu wręczono także podziękowania i medale pamiątkowe przedstawicielom urzędów i instytucji, które udzieliły pomocy związkowi w minionym 25-leciu. Przygotowano również krótki występ artystyczny. Koszmarne warunki na zdrowiu straty, harówka nadludzkie siły. I nigdy żadnej zapłaty. I nikt nie wyrzekł słowa, chociażby w grzecznej podzięce, żeś ty za Polskę harował, za spracowane twe ręce. Nikt nie powiedział przepraszam za krzywdy w bólu zadane, za oskarżenie Judasza, za narodową ranę.